Hej, cześć, witajcie, ja jestem Pandorama. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny odcinek Tiny Living, kompaktowego bildu, małego bildu i dzisiaj robimy Forgotten Hollow. W końcu udało mi się zrobić ten domek. No powiem Wam, że naprawdę to jest h 20 wersja tego domku. Ja uwielbiam ogólnie wiktoriańskie domki, jeżeli chodzi o ich wygląd, właśnie mogę się wtedy tutaj pobawić troszkę, ale niestety w wersji kompaktowej jest on trudny. Nie powiem, że nie, jest on trudny. Przede wszystkim wydaje mi się dlatego, że ma wysokie ściany i wtedy te schody są większe, wszystko jest większe i niestety wysokie ściany przy małej ilości kratek wyglądają jak wyglądają. Ale ostatecznie wyszło mi, mam nadzieję, dajcie w ogóle znać jak wam się podoba. A jeżeli chodzi o domek, mamy tutaj głównie zachowany w bieli, czerni z zewnątrz, trochę brązu w środku. Dużo zdobień, dużo rzeczy z dodatku z pakietu Strangerville, bo bardzo dużo fajnych, właśnie takich klimatycznych rzeczy jest tam. I sporo rzeczy z krainy magii, bo tam też bardzo dużo jest fajnych rzeczy w tym samym stylu, takim typowo wiktoriańskim. Na spicie widzicie trochę bildu, trochę tam próbowałam rozmieścić pokoje, ale później zmieniłam, jeżeli chodzi o właśnie to, co się dzieje w środku. Zmieniłam ze względu na to, że nie mogłam, chciałam tam w ogóle wepchnąć dwa pokoje na górze, ale nie wyglądałoby to ładnie. Jeżeli chcecie, możecie to podzielić, zrobić sobie właśnie dwa pokoje. Niestety nie wyglądało to dla mnie ładnie, więc ja sobie to usunęłam. Zrobiłam jeden pokój, łazienkę. Ale w bonusie dorobiłam jeszcze piwnicę, bo miałam 86 kratek chyba, więc zostało mi jeszcze trochę kratek na piwnicę. Do setki sobie dobiłam, także taka mikropiwniczka jeszcze jest tam w głąb. Tutaj się trzymam typowo pod wiktoriański styl, i wnętrze, i zewnętrze, trochę roślin takich, dużo takich roślin martwych już. Ogólnie zewnętrze mega mi się podobało. Mówię, ja nie przypadam ogólnie jakoś moim ulubionym jest jednak ten modernizm i w ogóle i kostki, ale ja lubię czasem robić takie wiktoriańskie, one tak fajnie wychodzą, można się trochę pobawić, można się pobawić z tym zewnętrzem właśnie. Plus są te super okna, mega mi się one podobają tam. I zrobiłam jeszcze altankę małą, żeby było troszeczkę ciekawiej na zewnątrz. I tu ubolewam, że nie możemy schodów pod kątem stawiać, bo super by wyglądało pod kątem tak naprawdę. Ale jak się nie ma co się lubi, no to wiadomo, jest jak jest. I ostatecznie uważam, że wyszło naprawdę fajnie. Połączyłam wszystkie rzeczy, które chciałam tam wsadzić, więc jestem zadowolona stosunkowo z tego domku. W szczególności, że tak się z nim maltretowałam przez jakieś 2-3 tygodnie. Naprawdę ten domek ze wszystkich miał najwięcej wytartych i robionych od nowa rzutów z góry. Ze wszystkich 11, które zrobiłam. Ogólnie z takiej serii typowo podstawowej stajni bildu, to mamy ostatni domek. i Jeszcze pewnie porobię jakieś takie mniejsze bildy, ale tu już bardziej pod jakieś takie wyzwania w stylu, żeby więcej simów zmieścić albo żeby. Coś tam sobie zakręcić, coś sobie utrudnić, a na tą chwilę taką podstawową wersję serii, w której zrobiliśmy wszystkie miasta, które wam wcześniej wymieniłam, to zakończamy na tym. Na razie mówię, mam sporo rzeczy, pewnie to jeszcze wróci gdzieś tam sobie. Po drodze będę wrzucać, myślę, gdzie tam mi wpadnie do głowy. Ale chcę też porobić troszeczkę większych domków, jakichś większych założeń, tak jak ostatnio robiłam Wam z modami ten domek na walentynki. To chcę też sobie pokombinować troszeczkę właśnie, bez takiego mocnego ograniczenia, jeżeli chodzi o te kratki całe. Teraz możecie mi już całkowicie dać znać, który jest Wasz ulubiony który Wam się podoba. Możecie też dać znać jakieś wyzwania związane z tymi małymi domkami. Ja widziałam sporo a właśnie wypchnięcia ośmiu simów, czy do jakiegoś konkretnego cenowego przydziału. Bardzo chętnie bym coś takiego zrobiła, myślę, że się podejmę. Bo tych pomysłów trochę mam i jeszcze kilka takich pomysłów niezrealizowanych w zeszycie mam rozrysowanych. Ale tak jak mówiłam, muszę się przygotować do takiego większego. No czy to nie jest seria, bo to będą trzy odcinki, wydaje mi się, plus minus może coś, ale do czegoś większego się przygotowuję i to muszę w końcu zrobić. Tak samo też zaczęłam trochę więcej z modami robić i domki robić. Przygotowałam też folder pod serię z Maxis Matchem, także też dla osób, które nie lubią zbytnio modów, ale lubią mody, które pasują do gry. Myślę, że się bardzo spodoba dla mnie, myślę, że będzie to idealne przejście pomiędzy grow a właśnie modami, bo jednak ja głównie korzystam z, alf o, z alfa modów, o tak, z modów alfa, a, a podobają mi się właśnie Maxis Matcha. Jeżeli chodzi o Maxis Matcha, to będziecie mieli podane, kogo ja pobrałam konkretnie, bo tutaj nie robiłam czegoś takiego jak inne, jeżeli ktoś nie miał więcej niż jakby miał tylko jednego moda. Pomijałam to ze względu na to, żeby mieć jak najwięcej ludzi jakby. Głównie dlatego, że te takie no noname'owe, inne mody, jak ja mam tam taki folder z innymi modami, no to niestety one często znikają i ja później nie jestem w stanie Wam podać modów, bo po prostu strona zniknęła, osoba przestała robić mody, nigdzie swoich modów nie zapisała, po prostu usunęła całą swoją twórczość i powiem Wam, że zaczęło mnie to trochę irytować, więc staram się teraz trzymać raczej ludzi, którzy robią mody sukcesywnie, są stosunkowo aktywni lub mają gdzieś tam swoje backupy, gdzie mogę je sobie zebrać, tak? Ale też tą paczkę modów zrobiłam pod różne cele i pomyślałam właśnie, że czemu by nie zrobić jakiejś maxi smaczowej serii, i serii ogólnie stwórców różnych. Nie tylko Maxis robiłam to kiedyś na Simswiku, że robiłam od Pysznego całe mieszkanie jedno, od Peacemakera całe, obychowo było moje pierwsze takie mega fajne z modów mieszkanie, że był sam Peacemaker praktycznie, i robiłam oddzielne mieszkanie od samego Peacemakera chyba, nie dam sobie ręki uciąć naprawdę, bo nie pamiętam już. Niektóre rzeczy mi po prostu umykają. Ale to będzie fajne, bo będziecie mieli jakby możliwość pobrania tylko jednej osoby i tak samo myślę, że ta paczka Maxi Smaczowa będzie też fajna, bo możecie sobie wybrać po prostu twórców, którzy robią długo te meble już, robią fajne te meble. Nie ma tak, że bierzecie tu jedno, tu drugie, tylko możecie sobie na przykład, ja, jeżeli chodzi o właśnie Maxi Smacza, no to peacemakera możecie całego ściągnąć i tak naprawdę nie potrzebujecie nikogo innego. Macie i dekory, i zewnętrza, i wewnętrza, wszystko po prostu, i meble, i okna, i drzwi. Sporo tego wszystkiego, można sobie naprawdę na samym peacemakerze jechać bez problemu. W szczególności, jeżeli nie chcecie mieć dużo modów, ale ja tam będę miała jeszcze kilka do przedstawienia Wam takich ciekawszych. Także dajcie znać, czy Wam się podoba, bo wiem, że sporo z Was właśnie pisało, że z Maxi Matchu byście chcieli zobaczyć pod odcinkami z modami. W tym tygodniu nie wiem, co do końca będzie, raczej znaczy, jeżeli chodzi o weekend albo piątek, zależy jak się wyrobię z Montażem jednej rzeczy, ponieważ nagrałam wam w końcu podcast a propos moich studiów, także kto czekał, to w tym tygodniu się w końcu doczeka. I w podcaście mam nadzieję, że wyjdzie mi maksymalnie 20 parę minut, albo może mi się uda go skrócić do 20 minut, ale mam nadzieję, że wam wszystko zawarłam. Jest to podcast bardziej z mojej historii i jakichś moich wniosków co do tego, niż z konkretnej drogi, którą musicie przyjąć sobie. Także dajcie znać, czy czekacie. Nie wiem tylko właśnie, czy będzie to czwartek, piątek jakoś. Czy to będzie dopiero w weekend, zależnie jak długo zajmie mi montaż. Bo chcę jutro do tego usiąść, no więc no, zobaczymy, czy uda mi się w jeden dzień, czy będę potrzebowała trochę więcej czasu. Ale nadal to będzie jakby w tym tygodniu. No i jakiś odcinek, nie wiem czy z modów, czy bez modów. W ogóle dajcie znać, czy chcecie jakiś z modów, czy może jakiś challenge, czy... O, może kolejny odcinek jednego pokoju, siedmiu dodatków? O, może to? Czemu nie? Tego troszeczkę nie było, a myślę, że fajnie by było znowu sobie coś ciekawego zrobić. Także dajcie znać, czy wolicie tę serię, gdzie są i mody, i No CC, czy te siedem pokoi. Mam nadzieję, że większość z Was też obejrzy ten odcinek, no bo jednak różnie bywało z tymi wiktoriańskimi, chociaż nie wy lubicie chyba takie. Jest przynajmniej ciekawsze niż po prostu zwykła kostka. No ale zobaczymy. Jak coś dajcie znać, wszyscy, którzy oglądają, może jeszcze zrobię jakąś ankietę w tygodniu, zobaczę. Nie mam pewności, bo nagrywam to na samym początku tygodnia, także mam jeszcze sporo przede mną, jakby jest i tygodnia i wszystkiego. W przyszłym tygodniu kupujemy w końcu rybki. Bo już mi się filtr zakolonizował. Tak więc cieszę się, że zdążyłam nagrać wam ten podcast, zanim jakby będą rybki, bo będę musiała szukać jakiegoś ciekawszego miejsca. I niestety, będą się... Te ciekawsze miejsce to będzie szukanie ciekawszego miejsca w sypialni, bo tylko tu nie będzie słychać filtra, a nie będę wyłączać filtra moim rybeczkom, żeby nie umarły. Ale właśnie, podcasty chciałabym chociaż czasem raz na jakiś miesiąc, dwa wam coś nagrać. Także i może bym chciała wrócić do live'ów, ale muszę ogarnąć jeszcze się czasowo. Bo zainteresowanie wiem, że jest w ogóle fajnie, jest was coraz więcej, coraz aktywniejsi jesteście. Na razie od dłuższego czasu trzymamy się faktycznie tych paru odcinków w tygodniu i dobrze mi to idzie. Także na razie się tego trzymaj. A na tą chwilę się będę żegnać, bo jeszcze muszę zjeść, ogarnąć się i robić dalej rzeczy. A też nie chcę tego przedłużać. Dajcie znać jak Wam się podobał filmik, odpowiedzi na inne pytania, co chcecie zobaczyć, i tak, dalej, i tak dalej. W komentarzach, widzimy się w komentarzach w ogóle. Jeżeli Wam się podobał filmik, łapka w górę. Jeżeli lubicie tego typu content, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli chcecie coś więcej z mojego życia się dowiedzieć, to zapraszam na Instagrama, link w opisie. A mój Origin to Ama 937 też powinien być w opisie. No i co? Do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa! pa!